Mołdawia, 14 tysięcy osób pod bronią. Nie możemy lekceważyć tego tworu. 14 tysięcy uzbrojonych ludzi w Naddniestrzu. Zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mołdawski minister obrony Anatolie Nosatli uważa, że separatystyczny region Mołdawii, Naddniestrze, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie. Jak oszacował, w tej prorosyjskiej enklawie pod bronią znajduje się 14 tysięcy ludzi, którzy wchodzą w skład rozmaitych formacji mundurowych. W rozmowie z kiszyniowską stacją Jurnal TV Nosatli wyjaśnił, że około 2000 rosyjskich żołnierzy, pilnujących m.in. magazynów postsowieckiego uzbrojenia i amunicji we wsi Kobasna, to tylko niewielka część osób posiadających tam broń. Jeśli połączymy wszystkie struktury wojskowe i bezpieczeństwa w Naddniestrzu, będziemy mieli łącznie do 14 tysięcy uzbrojonych mężczyzn. Dlatego właśnie nie możemy lekceważyć tak zmilitaryzowanego tworu, jakim jest ten region, podkreślił Nosati. Wiele zmilitaryzowanych struktur w Naddniestrzu według szacunków szefa resortu obrony Mołdawii zbuntowana enklawa posiada armię liczącą 5 tysięcy żołnierzy, a także 7 tysięcy funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. W Naddniestrzu istnieje wiele zmilitaryzowanych struktur, które przechodzą różnego rodzaju szkolenia, podsumował minister, podkreślając, że aspirująca od 1990 roku do niepodległości enklawa stanowi część Mołdawii.